Kochani, mamy kilka sadzonek czosnku niedźwiedziego. Za chwilę będziemy go sadzić. Nie wiem, czy on polubi tutaj to podłoże, ten teren, który dla niego znaleźliśmy. Czy jesteśmy w stanie spełnić jego wymagania, ale zanim posadzimy, to urwę kilka listków, bo tak podobno się robi, że jeżeli czosnek sadzimy do gruntu z sadzonki, to warto kilka listków obciąć, żeby czosnek całą swoją energię skupił na ukorzenieniu się, a niekoniecznie na odżywianiu tych listków. Ale my bardzo chętnie listki zjemy. Wciąż wybieram jedno z dwóch, moje tak lub moje nie. Tu mam pewność równą stu, tak jak noce, tak jak dnie. Dziś jest wtorek, więc wychodzę. Spójrz, zostawiam w tyle lat. Do was zawsze mam po drodze, chętnie znajdę dla was czas. To jest wyjście, chcę tu być, wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić, miś obudził moje dziś. To jest wyjście, chcę tu być, wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić, miś obudził moje dziś. W czosnku niedźwiedziego wybraliśmy to miejsce, chyba jedyne, które mogłoby być akceptowalne, ale to się okaże, bo czosnek niedźwiedzi lubi las, lubi park. Bardzo chętnie rośnie pod drzewami bukowymi, jaworowymi, przy potokach, w miejscach zacienionych i wilgotnych. W zasadzie czosnku niedźwiedziego nie ma w lasach iglastych, dlatego może tutaj, gdzie u nas dominują lasy sosnowe, to czosnku niedźwiedziego nie ma. My nie mamy tutaj ani jaworów, ani buków, natomiast mamy to miejsce, które jest zacienione przez takie dorodne bzy. W innych miejscach, które byłyby akceptowalne, bo na przykład są zacienione i wilgotne, jest albo położona włóknina, albo rosną tam iglaki, a pod iglakami właśnie on nie bardzo lubi. To są piękne sadzoneczki czosnku. Tutaj jest schowana cebulka oczywiście głęboko, natomiast pojawiają się już te pączki kwiatowe, które to pączki kwiatowe, podobnie jak i cebulka i listki, są jadalne. Tyle, że właśnie do niedawna czosnek niedźwiedzi w ogóle nie był popularną rośliną, bo pamiętasz, kochanie, żeby się jadło kiedyś czosnek niedźwiedzi? Nie, nie znałem go. No właśnie, czosnek niedźwiedzi występował jako przyprawa, taki wysuszony, pokruszony, ale w zasadzie on ma swoje właściwości takie zdrowotne, tylko jako surowy, świeży albo marynowany. Natomiast nieraz poddaje się go takiej obróbce, że się smaży, na przykład jak szpinak, ale on wtedy traci swój smak i właściwości. I teraz właśnie na przełomie marca, kwietnia, ten czosnek niedźwiedzi jest najmocniejszy, jeżeli chodzi o smak czosnku. Im później już zbliża się lato, latem, to w zasadzie zanim te listki obumrą, to on już będzie miał bardzo, bardzo taki delikatny smak. Więc najlepiej na surowo, jako dodatek do sałatek. Jeżeli używamy czosnek jako przyprawę do dań na gorąco, to na sam koniec. Nie dusimy go, nie gotujemy, bo po prostu tego smaku nie będzie. Kwiatki możemy wykorzystać do dekoracji na przykład, albo też zjeść. A cebulki, tak jak czosnek, bo cebulki cały czas będą miały taki swój intensywny smak. Czosnek ceniony jest
I właściwie dlatego stał się taki popularny, że przypisuje się mu działanie przeciwmiażdżycowe, zapobiega zwapnieniu naczyń krwionośnych, obniża ciśnienie tętnicze, jest właśnie bogaty w różnego rodzaju mikro, makroelementy i ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne. No, myślę, że alternatywnie do czosnku, prawda? I dlatego, że zaczęto nie alternatywnie, tylko podobnie właśnie do czosnku takiego zwykłego. I dlatego zaczęto ten czosnek niedźwiedzi masowo wykopywać z lasów czy z parków i jego populacja gwałtownie spadła i dlatego właśnie teraz jest pod ochroną i praktycznie rzecz biorąc nie można w ogóle go zabierać z tego miejsca, gdzie rośnie. Trzeba by się starać o specjalne pozwolenie od służb, ale nie w każdym terenie Polski się to udaje. No, czosnek lubi właśnie taką glebę wilgotną, zasobną, luźną. Usunęliśmy tutaj trawy troszeczkę. Sadzimy go troszeczkę głębiej, aniżeli rósł. W zasadzie tak, żeby całe te łodyżki były zagłębione w ziemi. No i mamy nadzieję, że się będzie nam tutaj rozchodził, że będzie nam się rozmnażał. Nasze zadanie będzie polegało na tym, żeby utrzymywać tutaj wilgotność, taką, jaką on lubi. I kolejna sadzonka. O, tutaj nawet jest taki mały odrost czosneczku niedźwiedziego. A wiesz, kochanie, czemu on się nazywa niedźwiedzi? Nie mam pojęcia. To banalny powód jest, dlatego że to jest jedna z pierwszych roślin, które można spotkać w lasach i z pierwszych roślin takich po tym, gdy zima zaczyna odchodzić, a wtedy właśnie budzą się niedźwiedzie i niedźwiedzie zjadają czosnek niedźwiedzi. Dlatego nazywa się czosnkiem niedźwiedzim. Kiszony czosnek niedźwiedzi jedliśmy, to nam smakował. Nie wiem, czy pamiętasz. Dostaliśmy od którejś z pań na wymianie słoiki 2 kiszonego czosnku niedźwiedziego. Dobrze, teraz będzie można to podlać. Specjalnie zrobiłam właśnie takie zagłębienia, żeby się tutaj ta woda utrzymywała dłużej. Czosnek niedźwiedzi nazywany jest też konwalią czosnkową. Pewnie dlatego, że ma bardzo podobne do konwali kwiatki. Czyli mówi się, że czosnek niedźwiedzi można pomylić z konwalią. No ale przecież jeżeli rozetrzemy liść czosnku niedźwiedziego, to wydziela ten specyficzny zapach czosnku, a konwalia przecież nie. Poza tym, kiedy już czosnek niedźwiedzi ma kwiatki, to też nie pomylimy go z konwalią, bo konwalia ma zupełnie inne kwiatki. Więc jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to niech po prostu rozetrze ten liść. I na tamtej naszej poprzedniej działce we Wrocławiu mieliśmy czosnek niedźwiedzi. On tam sobie rósł pod jabłonkami, dopiero zaczynał się w zasadzie rozrastać i myślę, że teraz w tym sezonie okaże się, czy on się tam przyjął, czy nie. No zobaczymy, co jeżeli chodzi o ten czosnek tutaj. Nieraz widać, jak czosnek niedźwiedzi porasta takimi łanami, duże połacie. Tak się dzieje właśnie na południu Polski. Tak było też we Wrocławiu, w jednym z parków, gdzie właśnie były takie dywany
Czosnku Niedźwiedziego. Tutaj tego nie ma, może ze względu właśnie na to, że są inne lasy, inne tereny, inna gleba, no ale nieraz nie ma jakiegoś gatunku występującego na danym obszarze, a kiedy go zaprosimy, to on w zasadzie zaczyna dobrze się tutaj czuć, więc mam nadzieję, że ten czosnek też tutaj nam będzie dobrze rósł i że się tutaj rozgości w miarę jak będziemy ten teren zmieniać. Więc kochani, wiem, że uprawiacie czosnek niedźwiedzi, wiem, że go bardzo lubicie. Tak jak wspomniałam, można jeść go na wiele różnych sposobów, ale najbardziej wartościowy jest surowy i kiszony. Niektórzy robią też taką potrawkę z czosnku niedźwiedziego, takie, nie wiem, pesto to można nazwać, gdzie pęczek czosnku niedźwiedziego i pęczek młodej pokrzywy, i to może sobie będziemy mogli zrobić, to należy drobno posiekać i czosnek niedźwiedzi i pokrzywę wrzucić na patelnię, na oliwę, doprawić solą, pieprzem, i to się nadaje na przykład jako dodatek do różnego rodzaju kotlecików. Na przykład u nas to mogłyby być kotleciki wege, ale my chyba zjemy sobie tego czosnku surowego. Idziemy na kanapkę. Bardzo proszę, dla ciebie deko mniej tego czosnku. Dobrze, a ten? Dobra. Mi taką całą możesz dać, nie krój. Dobrze, to tylko... No i zobaczymy, proszę. Z naszym pysznym chlebkiem. Posoliłeś sobie, czy nie trzeba, jeszcze. Bo może... Nie, posolę. Pierwszy raz jem kanapkę z czosnkiem niedźwiedzim. Wcale nie jest taki bardzo mocny. Nie, mocny nie. Myślałam, że będzie... Ale bardzo dobry. Że będzie bardziej ostry. A wiesz jeszcze jaka jest przewaga czosnku niedźwiedziego? Muszę sobie spróbować właśnie. Nad zwykłym? Że jak się najesz tego... To nie czuć. No. Czyli bezkarnie można jeść. Chociaż mi to nie przeszkadza. Niech się zadomawia. I to są te cudne chwile, gdy wszystko wstaje do życia. Że można zacząć sobie jeść swoje, tak, szczypiorki, pietruszki, już sałatę prawie niedługo. Rzodkiewkę niedługo. Sałatę dzisiaj możemy zjeść, a rzodkiewkę jeszcze trzeba poczekać. Pyszna. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, okay, I'm okej, okay. World is happy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okej, okay, walk this way, miej swą korzyść z pracy. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, jesteś okej, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest
okej. Świat się cieszy z pracy mej, I'm okej.